Cześć Grzesiu, zaczęła się wiosna, świeci słońce. Jak twoje zdrówko? Cześć Elu, fantastycznie moje zdrówko wygląda. Wiosna przywitała nas śniegiem, także nic dodać, nic ująć. No przestań, jakim śniegiem? No daj spokój. U nas w Bełchatowie spadł śnieg, ale teraz już świeci słońce i dzisiaj jest fantastyczna pogoda. No, humorek dopisuje, widzę, więc... Panie Grzegorzu, to jest odcinek ekspercki siatkarskiej Polski. Czuję Ponieważ... się zniszczony. No, to wynika po prostu z twojej historii, z twojego doświadczenia. 15 lat w plus lidze, to zobowiązuje, plus te kilkanaście lat w kadrze, no... Ze świeczką szukać tak doświadczonego gracza. I teraz dostałem... Ekspercki program u ciebie, no rewelacja. No widzisz, to jest po prostu twój czas, twoje miejsce, ale zacznijmy od ligowych parkietów. Ponieważ po tych 15 latach, no to oczywiście... Wysokiej półki zaczynasz, no. Swoje widziałeś i miałeś okazję grać w wielu klubach. Jakbyś tak spojrzał na ten sezon zasadniczy, który już mamy za sobą, to jak oceniasz... poczynania i swojej drużyny, i innych. Zawsze siatkarskie poczynania i ocena ich przychodzi mi z dużą łatwością, podobnie teraz. Cóż, no był to zwariowany i specjalny sezon, taki, który mi się nigdy nie zdarzył. Pierwszy w tej 15-letniej przygodzie, że tak powiem. Jeszcze się nie skończył, przed nami... Cała sola siatkówki, czyli play-offy, także zobaczymy, jak będzie dalej. Czwarte miejsce, mogło być gorzej, mogło być lepiej. Walczymy o medale, to jest najważniejsze. Czyli wnioskujesz, że oczywiście mistrzem Polski będzie? Skra Bełchatów. Takie wnioski się nasuwają od razu po rundzie zasadniczej. Tak, tak, no i widzisz, i to jest właśnie powód, dla którego... To jest ekspercki po prostu odcinek, bo ja wiedziałam, że tu padną konkrety, najzwyczajniej w świecie. Ale tak już poważnie mówiąc, myślisz, że miały te wszystkie kwarantanny wpływ na to, jak to ułożenie tabeli finalnie po tej rundzie zasadniczej wygląda, czy tutaj też może coś innego miało wpływ w tym sezonie? Dużo rzeczy miało wpływ, no, ale na pewno jednym z czynników był ten COVID i były te kwarantanny, bo też każdy z nas inaczej go przechodził i jednym było łatwiej wrócić, drugim było trudniej wrócić i na pewno gdzieś tam o tym układzie zadecydował ten COVID, a najbardziej to chyba też ten brak kibiców, który na pewno wszyscy odczuwamy. No właśnie, wy polecieliście do Kazania na Ligę Mistrzów i tam byli kibice. I to chyba był pierwszy mecz po roku, tak mi się wydaje, gdzie ci kibice byli. Było dziwnie? Było bardzo dziwnie, ale bardzo przyjemnie, bo zaczynał się mecz. Jeszcze pamiętam, Taylor do mnie tak podszedł i powiedział: wow, są kibice, w ogóle o co chodzi, szok. I na pewno była to duża przyjemność, że po prostu ktoś jest na tej hali, jest ten tłum, jest ten hałas i na pewno tego nam bardzo, bardzo brakuje. I wcale ci nie przeszkadzało, że to nie byli wasi kibice, tylko inni? Przeciwni? Bardzo mi to przeszkadzało. Bardzo, bardzo mi to przeszkadzało, ale na pewno po prostu przyjemniej na hali coś się dzieje. No ten sezon ligowy jest intensywny i tutaj niedługo zaczyna nam się też sezon kadrowy i też wygląda na to, że będzie dość intensywnie, bo są trzy, powiedzmy, ważne imprezy. Jedne ważniejsze, drugie trochę mniej w naszej hierarchii. Ale myślę, że na chwilę obecną wszystkich nas i też kibiców interesuje ta bańka na Lidze Narodów. I jakbyś mógł powiedzieć, jak to wygląda ze strony zawodnika, taka myśl o skoszarowaniu przez miesiąc bez możliwości wyjścia i w zasadzie tylko hala, hotel, hotel, hala. To na pewno nie brzmi optymistycznie. Taki się zrobił teraz świat, że no innej drogi jakby rozegrania tej Ligi Narodów nie ma. Ciężko pewnie będziemy to znosić wszyscy, i nasza reprezentacja, i wszystkie inne.
Na pewno celem nadrzędnym na ten sezon są Igrzyska Olimpijskie. Wyjątkowa data, rok nieparzysty. No i potraktujemy na pewno tą Ligę Narodów jako przygotowanie do Igrzysk Olimpijskich. Czy dla ciebie też ważnym aspektem jest to, czy będzie plaża? Nie zastanawiałem się nad tym, czy będzie plaża. Najważniejszym aspektem w tym wszystkim będzie siatkówka. No, że będziemy skoszarowani przez prawie miesiąc, będzie to na pewno niełatwe. No właśnie, to jakbyś tak miał wylądować na bezludnej wyspie, zupełnie przypadkiem, przez miesiąc, to których kadrowiczów byś zabrał ze sobą? No żadnego nie zabrałbym, no bo to jest ta bezludna wyspa. No ale przestań, no musisz wziąć dwóch, no bo ktoś musi ci pomóc łódź wybudować, szałas. Kogo bym wziął? Wylosowałbym. No przestań. Wylosowałbym. Na pewno bym nie wziął Damiana, bo on by mi nie pomógł nic zbudować. Może Bienia, Bieniu by, on taki drwal trochę jest, to on by trochę bali mi nanosił. I kogoś jeszcze, jakiegoś takiego architekta z wyobraźnią, ale ciężko mi powiedzieć, kto to by był. No mówią, że tymi architektami na boisku to są rozgrywający. Okej, może być Fabian. To jak wy to we dwóch tam rozegracie. My we dwóch, a Bieniu będzie chodził po drewno. Tak to widzę. Nie no, brzmi to naprawdę bardzo sensownie. Ale jeszcze w tym roku czeka nas też Eurowolej. I mistrzostwa odbędą się we wrześniu w Polsce. I myślę, że chyba wszyscy byśmy chcieli, żeby już tam byli ci kibice. I myślisz, że to by była taka wisienka na torcie, jakby się udało tych kibiców mieć na swojej imprezie? No jakby udało się z kibicami, nawet chociaż może połowa hali jakby mogła być, no to też już by było super. Polscy kibice robią wspaniały doping, także na pewno byśmy to poczuli. I no cóż, na pewno nie byłoby nic piękniejszego, jak jakaś taka właśnie duża impreza typu Mistrzostwa Europy i właśnie polscy kibice w Polsce byliby z nami. Grzegorzu, to ja życzę, żeby nam się te marzenia spełniły, a tobie przede wszystkim no, tak wspaniałego humoru i powodzenia dla skrybełchatów w osiąganiu jej celu. Dziękuję ci bardzo.